Święta już za miesiąc. To najwyższy czas, by zacząć przygotowania, przede wszystkim pod względem finansowym, by rozsądnie zrobić zakupy i cieszyć się świątecznym sezonem, bez wstydu czy wyrzutów sumienia, że wydaliśmy zbyt dużo. Jak zatem zaplanować świąteczne wydatki, by nie nadszarpnęły naszego domowego budżetu? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy. Ona, Lady Ogarniacz, z listą zadań na każdą okazję. On. Inżynier z pasją do klusek i motoryzacji. W marcu 2015 roku postanowiliśmy zostać parą, a trzy miesiące później podjęliśmy decyzję o przeprowadzce do Wielkiej Brytanii. Od tej pory idziemy przez życie razem, ogarniamy dorosłość i budujemy wspólną przyszłość. W tym podcaście podpowiadamy, jak uporządkować dom, budżet, planetę i głowę, by żyć lekko, szczęśliwie, w swoim rytmie. Słuchając nas naładujesz akumulatory pozytywną energią i ułatwisz swoją codzienność. Dlatego zostań z nami na dłużej. Słuchaj nas co piątek w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. I obserwuj na Instagramie lub YouTube. Zanim przejdziemy do odcinka, pragniemy przypomnieć Wam, że na naszej stronie internetowej razemlepiejpodcast.pl ukośnik sklep jest do pobrania planer świąteczny na Boże Narodzenie. Z takim planerem nic nie umknie Waszej uwadze i już nigdy nie poczujecie, że jesteście w lesie ze świątecznymi przygotowaniami. Dzięki niemu grudzień stanie się czasem radosnej, rodzinnej celebracji wypełnionej wspólnymi, bezstresowymi chwilami. My organizujemy już nasze trzecie święta w tym roku z tym planerem i nie wyobrażamy sobie, aby kolejne robić bez niego. Dlatego gorąco zachęcamy was do zakupu. A teraz przechodzimy do odcinka. Zaczynamy od dobrej wiadomości, która jest taka, że na naszej stronie internetowej razemlepiejpodcast.pl Ukośnik 164 znajdziecie arkusz budżetu świątecznego do pobrania, który pomoże Wam te wszystkie wydatki śledzić. Arkusz będzie dostępny w trzech formatach: Excel, Numbers i Google Docs. Zaczniemy od tego, jak w ogóle skonstruować świąteczny budżet. I my robimy to trochę opierając się na naszym normalnym, domowym budżecie, który prowadzimy w Excelu. Przede wszystkim warto się zastanowić, ile my na ten świąteczny budżet pieniędzy możemy przeznaczyć i skąd weźmiemy te pieniądze. Świąteczny budżet dzielimy na cztery kategorie: jedzenie, dekoracje, prezenty i czwarta, która jest kategorią na szeroko rozumiane sposoby spędzania czasu czyli rozrywki, podróże czy aktywności, które planujemy robić w święta. O tym, jak każdą z nich skonstruować. Za chwilę opowiemy nieco szerzej, ale chcemy rozpocząć ten odcinek od ogólnego podejścia do świątecznego budżetu. Jedną z najważniejszych kwestii jest ustalenie priorytetów, tak, aby kupić najpierw to, co jest najważniejsze. Jeżeli wydamy najpierw pieniądze na rzeczy mniej istotne, to po prostu może nam braknąć na to, co jakby musi. Być podczas tych świąt. Więc warto zastanowić się nad tym, co dla Was konkretnie jest najważniejsze, co musicie mieć i na tym skupić w pierwszej kolejności swoje wysiłki. Aby ustalić te priorytety w każdej z tych kategorii, warto zrobić listę wszystkich rzeczy, które musimy dokupić, oraz wstępnie powrzucać je do internetowych koszyków w sklepach, aby oszacować ich potencjalny koszt. Kiedy już znamy taki szacunkowy koszt zakupów w każdej kategorii, możemy ustalić również limit wydatków dla każdej kategorii, co pozwoli nam łatwo śledzić, ile z tego naszego świątecznego budżetu już nam zeszło. Dobrą praktyką jest również ustalenie tego, skąd będziemy finansować wszystkie nasze wydatki świąteczne. Czy będzie to bieżąca wypłata, czy będą to oszczędności, czy może jakieś konkretne fundusze celowe, które mieliśmy już wcześniej zaplanowane na ten wydatek. Jeżeli zdarzy się tak, że gdzieś pojawi się jakiś deficyt w naszym budżecie względem tego, co planujemy, to można poszukać pracy dodatkowej i nieco dorobić jeszcze przed świętami, ponieważ jeszcze trochę czasu zostało, tak aby ten budżet nieco podreperować. I mamy tutaj kilka polecajek dla Was, co można zrobić. W odcinku numer 34 naszego podcastu, który nosi nazwę Gdzie szukać pracy dodatkowej, opowiedzieliśmy właśnie o takich sposobach, więc jeżeli szukacie inspiracji, gorąco zachęcamy do przesłuchania tego odcinka. Z pomocą dla naszego świątecznego budżetu może również przyjść przedświąteczne odgracanie i sprzedanie rzeczy, których już nie używamy. I o tym, jak sprzedawać używane rzeczy, mówiliśmy w odcinku 73. I do niego Was również serdecznie zapraszamy. Jeżeli planujecie używanie karty kredytowej albo podebranie sobie z nieco ze swoich oszczędności, to warto zaplanować od razu to, jak i kiedy spłacimy ten dług, tak żeby mieć od razu gotowy plan spłaty tych rat, tak aby niepotrzebnie nie wpaść w długi. Jest jeszcze listopad, więc warto już teraz zacząć rozpoczęcie zakupów, ponieważ te wydatki rozłożą nam się na dwie wypłaty, a nie jedną grudniową. Rozpoczęcie zakupów wcześniej zwiększa również szanse na znalezienie potrzebnych rzeczy w atrakcyjnych cenach, które pozwolą nam trzymać świąteczny budżet w ryzach. Tym bardziej, że zbliżają się dni, które sprzyjają takim promocyjnym zakupom. Dziś, 25 listopada, jest Black Friday, czyli międzynarodowe święto tańszych zakupów. Jutro, 26 listopada, mamy Small Business Saturday, czyli dzień, który staje się coraz bardziej popularny i ma służyć promocji zakupów wśród małych, lokalnych firm. 28 listopada mamy Cyber Monday, czyli przedłużony Black Friday i zakupy w promocyjnych cenach w sklepach internetowych 5 grudnia skorzystacie z dnia darmowej dostawy, a 6 grudnia są Mikołajki i jestem pewna, że z tej okazji różne firmy będą przygotowywać kody zniżkowe czy rabaty. Warto też korzystać z cashbacków, jeżeli Korzystacie z jakichś platform, które oferują tego typu zwroty, to też może wpłynąć na wielkość Waszego budżetu, więc warto się nad tym pochylić. Tak samo dobrym sposobem jest skorzystanie z punktów zgromadzonych w ramach jakichś programów lojalnościowych, oszczędnościowych czy zbierania punktów w jakichś supermarketach. Wiele razy zdarza się tak, że podajemy tą kartę sprzedawcy przy kasie. Który nabija nam punkty i my tak naprawdę nic z tym później nie robimy, a może okazać się, że będziemy mogli na przykład zrobić zakupy spożywcze totalnie za darmo, bo mamy tyle punktów na karcie. I możecie nam wierzyć, lub nie, ale nam kilka razy zdarzyło się właśnie w ten sposób zrobić sobie darmowe zakupy spożywcze w Morisonie, bo mieliśmy tyle punktów na karcie, że po prostu mogliśmy to wykorzystać przy Kasia. Nie tylko w Morrisonie, ale również w Sainsbury, który korzysta z takiego ogólnodostępnego programu nektar. I tych sklepów, w których można robić zakupy z kartą Nektar jest tak dużo, można ją nawet podpiąć do eBay'a, Ebaia. więc my zbieraliśmy te punkty zupełnie nieświadomie, bo ja zapomniałam, że podpiałam tą kartę i pewnego dnia odkryłam, że wielkie stufuntowe zakupy mogę zrobić za darmo. Więc serdecznie wam polecamy, żeby dziś usiąść i sprawdzić ile tych punktów lojalnościowych uzbieraliście w różnych programach i czy będziecie mogli je w jakiś sposób w tych świątecznych zakupach wykorzystać. Dobrą praktyką jest stworzenie listy prezentów dla każdego z członków waszych rodziny czy bliskich, których planujecie obdarować i zanim udacie się do standardowych sklepów czy sklepów online, sprawdzenie czy tych rzeczy nie znajdziecie w serwisach z drugiej ręki. Szczególnie wam to polecam, jeżeli macie na swoich listach prezentowych na przykład gry planszowe, na przykład książki lub akcesoria, bo tych rzeczy znajdziecie naprawdę ogrom. A w naszym odcinku numer 69, gdzie szukać rzeczy z drugiej ręki, znajdziecie polecenia zaufanych serwisów z rzeczami z drugiego obiegu, z rzeczami wcześniej kochanymi, z których warto skorzystać. Stworzenie kategorii w ramach świątecznego budżetu oraz uwzględnienie limitu wydatków w każdej z tych kategorii. Jest bardzo przydatne, aby na bieżąco śledzić postępy w wydawaniu pieniędzy, ale również nie powinno nas ograniczać. Jeżeli znajdziecie prezenty taniej i pozwoli Wam to w ramach tej kategorii zaoszczędzić dużo pieniędzy, to możecie część z tych funduszy przełożyć do innej kategorii. I tam zrobić z nich użytek. Myślę, że to będzie na przykład przydatne w kategorii jedzenie, bo biorąc pod uwagę inflację i to, jak ceny szybko się zmieniają, to to, co planujemy w listopadzie, w połowie grudnia, kiedy te zakupy faktycznie spożywcze musimy zrobić, może się okazać już nieaktualne. Lub z drugiej strony możecie taką nadwyżkę przełożyć na fundusz świąteczny na kolejny rok. Tak, i to jest świetny czas na to, żeby pomyśleć o tym, aby już teraz utworzyć fundusz świąteczny na kolejny rok i o tym, jak my tworzymy takie fundusze. Nagraliśmy odcinek numer 129, Jak oszczędzać na marzenia, czyli fundusze celowe w budżecie domowym. Tyle ogólnych informacji, a teraz postaramy skupić się poszczególnie na każdej kategorii i zastanowić się, jak w jej ramach robić rozsądne zakupy. Zaczynamy od kategorii jedzenie i na pierwszy punkt bierzemy tutaj być może dość kontrowersyjny pomysł, ale planujemy tyle jedzenia, ile zjemy, a nie dla całej kompanii czy wojska. Ile razy zdarzyło się tak, że po świętach zostawało bardzo dużo jedzenia, którym próbowaliśmy albo obdarować bliskich, albo po prostu musieliśmy się tego jedzenia pozbyć, wyrzucić. Po to, aby nie marnować, to postarajmy się podejść do tego tematu w taki sposób racjonalny. I jeżeli na co dzień wiemy, ile jedzenia spożywamy, to w święta nie będziemy nagle spożywać razy dwa albo razy trzy, bo nasze żołądki nie są do tego przyzwyczajone. Dlatego przede wszystkim zdrowy rozsądek. Z pomocą tu przyjdzie oczywiście stworzenie listy menu, listy posiłków tego, co będziemy chcieli jeść na śniadanie, na obiad, na lunch i może na przedwieczorny. Znaczek i trzymanie się tego. I oczywiście możemy te świąteczne potrawy. Wpasować w to menu To nie musi być obiad klasyczny Który przygotowujecie To może być właśnie na przykład zupa grzybowa Również nasza polska tradycja Dwunastu potraw wigilijnych Jest oczywiście piękna Ale biorąc pod uwagę W jak małych gronach Teraz się spotykamy przy świątecznych stołach To może warto rozważyć Zmniejszenie tych dwunastu potraw Do trzech czy czterech Które zjemy bez bólu brzucha I z radością te 12 potraw możemy też na przykład rozłożyć sobie na kilka dni. Oznacza to, że w Wigilię będziemy jeść co innego, w pierwszy dzień świąt co innego, a w drugi dzień świąt co innego. I będzie to zrobione w taki sposób, że na każdy dzień przygotujemy tylko tyle jedzenia ile zjemy tego dnia. Więc spowoduje to, że nie będziemy jeść przez 3 czy 4 dni tego samego, bo najpierw jest wiecie klasyczne zostaw bo na święta, a później zjedz bo przecież się zmarnuje tylko po prostu będziemy gotować tyle, ile potrzebujemy i dzięki temu będziemy mieć też tą różnorodność, że wiecie, jarzynowa nam się po trzech dniach nie znudzi. Co do planowania jadłospisu, to warto też przygotować listę zakupów i tak jak Judyta powiedziała we wcześniejszej części, wrzucić to sobie w koszyk w sklepie online, żeby wiedzieć, ile to będzie kosztować i jak to zaplanować. Warto też tutaj... Sprawdzić, co już mamy w domu, bo może okazać się, że część z tych produktów gdzieś tam głęboko w naszych szafkach kuchennych się znajduje, jakieś słoiki, jakieś puszki, i być może nie ma potrzeby kupowania tego po raz kolejny, bo już to mamy w domu. Dlatego warto też zrobić takie rozeznanie w kuchniach, spiżarkach, co już mamy. Być może też te produkty, które już macie, zainspirują Was do przygotowania nowych przepisów, jakichś nowych smakołyków świątecznych, które staną się Waszą nową tradycją. Dobrą praktyką jest również podzielenie tej listy zakupów na dwie. Taką z produktami, które mogą długo leżeć w naszych spiżarkach czy w zamrażarnikach. I mają długą datę przydatności do spożycia, i zrobienie tych zakupów, np. pod koniec listopada czy na początku grudnia, po to, żeby te potrawy przygotować wcześniej, żeby nie kolejkować gotowania na ostatnie dni przed świętami. I takie, które musimy kupić w ostatniej chwili, jak np. ryby czy rzeczy na sałatkę jarzynową, i tych dwóch list się trzymać. Warto też planować gotowanie posiłków tak, aby optymalnie wykorzystać energię. Na przykład użycie piekarnika jest tutaj świetnym przykładem. Jeżeli macie upiec ciasto, zapiec rybę i zrobić jeszcze kilka innych rzeczy w tym piekarniku, to być może dobrym pomysłem jest zrobienie to tak, żeby jak już się ten piekarnik nagrzeje, to zrobić dwie, trzy potrawy. Naraz jedna po drugiej, tak, żeby nie marnować tej energii niepotrzebnie, tym bardziej patrząc na to, jak rosną ceny energii elektrycznej, warto coś takiego wziąć pod uwagę. Tym, co pozwoli Wam optymalnie wykorzystać Wasz świąteczny budżet w kategorii jedzenie, jest nasz odcinek numer 114, czyli święta Less Waste, w którym opowiadamy, jak sobie poradzić z takimi świątecznymi resztkami, jak je można zmienić, wykorzystać na przykład podczas party noworocznego, albo jak je zachować w naszych spiżarniach czy zamrażarnikach, aby zjeść je w styczniu, lutym czy w marcu. Kolejna kategoria to dekoracja i w pierwszej kolejności polecamy zrobienie rozeznania tego, co już mamy, co chcemy zachować, a czego się pozbyć, na przykład sprzedać. To pozwoli określić nam nasze potrzeby, a tym samym oszacować potencjalne koszty tego, co chcemy dokupić. Tak jak Sebastian wspomniał, już teraz warto zastanowić się nad tym, które z dekoracji, które mamy, są już niezgodne z naszym poczuciem estetyki, i warto je sprzedać. Ale też to jest dobry moment na to, żeby poszukać nowych dekoracji z drugiej ręki. Co pozwoli nam troszkę zaoszczędzić tej kategorii dekoracji. Możemy również porozmawiać z naszymi bliskimi lub napaść na strychy i piwnicę naszych mam i babci, i może tam odnajdziemy jakieś dekoracje, z których one już nie korzystają, a u nas zyskają nowe życie. I my mieliśmy właśnie taką historię, że przy sprzątaniu piwnicy w częstochowskim mieszkaniu znaleźliśmy takie vintage bombki. Z lat... Takie klasyczne po prostu, lata 80. Tak, z lat 80., ale w połączeniu z naszymi minimalistycznymi światełkami, z naszą minimalistyczną choinką, nabrały zupełnie nowego charakteru i bardzo lubimy je wieszać, no bo są bombkami z charakterem. Więc sprawdzenie zakamarków u naszych bliskich, czy pogadanie z rodzeństwem, czy z przyjaciółmi o tym, jakimi dekoracjami możemy się na przykład w tym roku wymienić, jest dobrym pomysłem. I to jest też super sposób na ponowne wykorzystanie starych dekoracji albo takich, które niekoniecznie nam pasują, do tego, aby właśnie je zmienić. Można na przykład je przemalować na inny kolor. Jakieś świeczniki, które macie w kolorze, na przykład niebieskim, możecie zrobić srebrne albo czarne. Wystarczy kupić tylko farbę w sprayu i kilka minut i gotowe. Można tak samo wykorzystać stare dekoracje w jakiś inny, nowy sposób, w innych aranżacjach, i one dzięki temu będą zupełnie inaczej wyglądać i zyskają drugie życie. Fajnym pomysłem, jeżeli macie zdolności plastyczne, czy chcecie fajnie spędzić czas z waszymi bliskimi, jest zrobienie dekoracji samodzielnie. Tutoriali na przygotowanie różnego rodzaju ozdób znajdziecie na TikToku, na Instagramie czy na YouTube ogrom jest naprawdę w czym wybierać i przybierać. Myślę, że każdy znajdzie coś dopasowanego do swojego stylu i do swojego poczucia estetyki, co małym kosztem może wykonać samodzielnie i do tego was zachęcamy. A jeżeli nam się uda znaleźć jakieś fajne pomysły w ramach przygotowania do tego odcinka, to osadzimy linki do nich na naszej stronie internetowej pod adresem razemlepi.podcast.pl. Ukośnik 164, czyli numer tego odcinka. Do takich samodzielnie wykonanych dekoracji możecie wykorzystać najróżniejsze produkty. To może być papier i zrobienie jakiejś dekoracji w stylu origami. To może być nawet patyk z lasu, czy szyszki i jakieś gałązki, i możecie z tego zrobić na przykład wianek. My mamy taką właśnie jedną dekorację. Kiedyś na spacerze w naszym parku. Tutaj za domem znaleźliśmy taki kijek, który po prostu powiesiliśmy w naszym wykuszu, owinęliśmy to światełkami i to po prostu super wygląda. Wydaliśmy na to dosłownie 0 zł, 0 funtów, bo kijek znaleźliśmy w parku. Światełka już mieliśmy i nagle mamy nową super dekorację. A, jeżeli w tym roku planujecie dokupić jakieś światełka, bo wiadomo, jak ze światełkami jest. Zawsze odnajdziemy takie, które się zepsuły leżąc w schowku, to w tym roku szczególnie warto postawić na światełka LED, które pozwolą nam oszczędzić na energii. Warto również wykorzystać timery. I my w tym roku również planujemy nasze światełka zewnętrzne podpinać do timerów, aby włączały i wyłączały się o określonej godzinie, tak aby nie świeciły się na przykład kiedy my zaśniemy albo kiedy nas nie ma w domu. Kolejna kategoria to prezenty. I tutaj jest bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszego budżetu. Jeżeli nie chcemy stracić fortuny na prezenty, to jest kilka sposobów na to, jak można sobie z tym poradzić. Jednym z takich chyba najprostszych jest zrobienie Secret Santa z jakimś konkretnym budżetem, na przykład 100, 200 czy 300 zł, w zależności od waszych możliwości. Możecie po prostu mówić się z rodziną, że jedna osoba kupuje tylko drugiej, i w ten sposób każdy będzie kupował tylko jeden prezent. Każdy też otrzyma jeden prezent. Będzie to też fajny sposób na to, żeby każdy ten prezent otrzymał, ale żeby też nikt nie musiał wydawać fortuny na. Prezenty dla innych. Można też umówić się na jakiś temat przewodni, tak aby każdy otrzymał prezent w jakiejś jednej określonej konwencji. I to też może być fajne doświadczenie, żeby zobaczyć, jak różni ludzie podchodzą do tego samego zagadnienia, jak ich kreatywność tutaj się sprawdziła. Może być naprawdę dużo zabawy, dużo zaskoczeń, dużo śmiechu i radości. Możecie również postawić na produkty wykonane samodzielnie. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, może to być rękodzieło, mogą to być ozdoby świąteczne, mogą to być domowe wypieki, konfitury, kiszonki, mogą to być na przykład samodzielnie przygotowane karty do gier albo jakieś książeczki z aktywnościami, z naklejkami, tego typu małe upominki, które pomogą miło spędzić czas. Warto też wykonywać listy prezentów pomiędzy swoimi bliskimi i dzielić się tym, co każdy chciałby dostać, po to, żeby też jakby zoptymalizować ten proces prezentowy, żeby każdy dostał to, co chciał i żeby te prezenty były trafione. Można też przy ustalaniu takich listy prezentów ustalić sobie z rodziną czy z przyjaciółmi, żeby te prezenty były do jakiegoś określonego budżetu. Możecie też się po prostu w tym roku z bliskimi umówić na drobnostki na skarpetki, na świeczki, na herbatki i kawki, tak aby pod choinką każdy znalazł coś miłego dla siebie, małego, ale nie nadszarpującego budżetu bliskich w tym naprawdę pełnym wyzwań pod względem finansowym roku. I ostatnia kategoria to szeroko rozumiane rozrywki oraz podróże. W odcinku 115 z zeszłego roku omówiliśmy ogrom pomysłów na to, jak spędzić święta, także tych, które nie wymagają nakładów finansowych. I po taką kompletną listę tam Was właśnie odsyłamy. Mamy nadzieję, że się zainspirujecie. Warto w swoim budżecie uwzględnić także sposoby. Spędzania czasu, to może być wizyta na Christmas Market, albo wyjście na jakieś świąteczne przedstawienie w teatrze czy operze. To może być też rodzinne wyjście na lodowisko. Nawet tak prozaiczna rzecz jak właśnie pójście na łyżwy może okazać się, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że idzie na przykład pięcioosobowa rodzina, trzeba wynająć łyżwy itd. itd. to może się okazać to całkiem sporym kosztem, więc warto też wziąć takie rzeczy w swoim budżecie pod uwagę. Warto w tej kategorii również uwzględnić koszty podróży, jeżeli musimy dojechać do innego miasta lub innego kraju. Tak jak my, na przykład, jeżeli chcielibyśmy polecieć do Polski, to dla nas wiąże się to nagle z kupieniem biletów lotniczych, wykupieniem parkingu na lotnisku, żeby nasz samochód tam mógł na nas czekać. Musielibyśmy wynająć samochód w Polsce, kupić paliwo do niego i tutaj w Anglii też paliwo, żeby na to lotnisko dojechać. Zapewne musielibyśmy też wziąć ze sobą jakiś większy bagaż, żeby na przykład prezenty wysłać, albo te prezenty wysłać wcześniej, na przykład kurierem do Polski, czy zamówić je w Polsce i ktoś by musiał nam je odebrać. Nagle się okazuje, że te koszty świąteczne dramatycznie rosną, więc warto to uwzględnić w naszym świątecznym budżecie. Dokładnie. Jeżeli ktoś na przykład mieszka w jednym mieście, a rodzina w drugim mieście i trzeba dojechać, to to może być autobus, to może być pociąg, to może być paliwo do samochodu. Takie rzeczy po prostu warto też brać pod uwagę. Kończąc ten odcinek, mamy też jedną myśl, z którą chcemy się z Wami podzielić. Jeżeli czujecie, że w tym roku święta pod względem finansowym są dużym wyzwaniem, to jest naprawdę ogromna szansa, że wśród Waszych bliskich również pojawiła się taka myśl i że nie jesteście jedynymi, którzy mają stres związany z tymi świątecznymi wydatkami. I w tej sytuacji myślę, że najlepszym wyjściem jest po prostu bycie szczerym z naszymi bliskimi i szczere porozmawianie o tym, na co sobie możemy pozwolić, jak zorganizować te święta, aby spędzić je razem i aby one były dla wszystkich komfortowe i dobre i żeby nie nadszarpywały niczyjego budżetu nadmiernie. I naprawdę, rezygnacja z. Uginającego się stołu na rzecz tylu potraw, tylu posiłków, które jesteśmy w stanie zjeść czy przygotować, rezygnacja z nadmiernego wypełniania czasu aktywnościami na rzecz wspólnego obejrzenia świątecznego filmu w telewizji czy wpójścia na świąteczny spacer rezygnacja z wyszukanych prezentów na rzecz właśnie małych upominków, które sprawią, że poczujemy się miło na serduszku, bo ktoś o nas pomyślał i mimo wszystko postanowił nas obdarować właśnie takim upominkiem, drobiazgiem, dobrą herbatką, przyjemną, przyjemnie pachnącą świeczką, to niech to będą w tym roku te rzeczy, które sprawiają nam radość i na nich się skupmy, a bez tej szczerości z bliskimi tego nie będziemy w stanie osiągnąć. Dobrym pomysłem jest również dzielenie się świątecznymi obowiązkami, nie tylko pod względem czasu, ale również pod względem finansowym. I myślę, że taka szczera rozmowa pozwoli zorganizować święta, które będą komfortowe dla wszystkich uczestników i uczestniczek. Przypominamy, że na naszej stronie internetowej razemlepiejpodcast.pl ukośnik 164. Czyli, tak jak numer tego odcinka, jest do pobrania w trzech różnych formatach arkusz budżetu świątecznego. Dlatego zapraszamy Was na naszą stronę internetową, i tam możecie kliknąć i pobrać sobie taki arkusz w wygodnym dla Was formacie. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, a już za tydzień słyszymy się w odcinku o tym, jak polubić święta. Dlatego zapraszamy do zasubskrybowania naszego podcastu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na, na waszych platformach podcastowych lub na YouTube. I do usłyszenia za tydzień. Dobrego piąteczku. Szufla! Jaki mi pomysł, Pysiu, krokiety z airfryera możemy zrobić. Teraz mnie olśniło. No.